We wtorek 30 stycznia, jak co roku, będziemy obchodzić Dzień Tczewa na pamiątkę wkroczenia do miasta błękitnej armii generała Józefa Hallera i powrotu Tczewa do Polski, co miało miejsce w 1920 roku. Z okazji 104. rocznicy władze miasta zapraszają mieszkańców na uroczystości i wydarzenia towarzyszące, mówi dyrektor Fabryki Sztuk Alicja Gajewska. Zadbaliśmy o to, aby generał Haller pojawił się w Tczewie. Zapraszamy do Fabryki Sztuk na godzinę 14, gdzie będzie można z nim Porozmawiać dla dzieci z kolei grę muzealną, które będą musiały odszukać zaginiony pierścień generała Halera, a około godziny 15.30 sprzed Urzędu Miejskiego w Tczewie wyruszy błękitna parada. Poprzedzona ona będzie krótkim wprowadzeniem historycznym. Zapraszam mieszkańców, aby wzięli udział w tym wydarzeniu. Wzięli ze sobą biało-czerwone chorągiewki, przejdziemy ulicami. Dąbrowskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego do Centrum Kultury, gdzie odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tczewie. A po niej o godzinie 19 zapraszam do fabryki sztuk na otwarcie wystawy marzenia na chodczyku. Poznamy niezwykle utalentowaną osobę Kamilę Justę Kowalską, która otrzyma tego dnia medal Prodomot w Sobieńcji. Przypomnijmy, że 30 stycznia o godzinie 16 w Centrum Kultury i Sztuki rozpocznie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczonych zostanie 5 medali Prodomotrzsowiencji, a także Nagroda Czewianin Roku i wyróżnienie ProObywatel. W tym roku nikt nie zostanie nazwany honorowym obywatelem miasta Trzewa. Honorowego obywatela nie, bo nie było zgłoszeń, natomiast Tczewianin Roku tak dwa wyróżnienia będą. Kto? Tradycyjnie, że tak powiem, utrzymam to w tajemnicy do sesji. Dodajmy, że wcześniej, bo w sobotę 27 stycznia o godzinie 9 na bulwarze nadwiślańskim odbędzie się parkrun pod hasłem: Wszyscy jesteśmy Halerczykami. Dzień później, czyli w niedzielę o godzinie 9:30, w Trzewskiej farze zostanie odprawiona msza święta w intencji miasta i jego mieszkańców.